Przed nami kolejny przypadek, który możemy zacząć w taki sposób, że ten ułamek odwrócimy, to znaczy zapiszemy 5 trzecich, ale to ma swoje konsekwencje. Żeby otrzymać odwrotność tego pierwotnego ułamka, musimy do wykładnika potęgi tutaj dopisać znak minus. To znaczy, że musimy zmienić znaki tej liczby naprzeciwne. Natomiast drugą potęgę przepiszemy bez zmian. O, i teraz zwróć uwagę, że przed nami sytuacja, w której mnożymy potęgi o tych samych podstawach, i w takim wypadku wykładni, przepraszam, podstawę potęgi przepisujemy, natomiast wykładniki potęg należy do siebie dodać. Może spróbujemy dodać to, tak jak tu widzimy, zobacz. To nam się zredukuje do zera, 1 dodać 2 to 3, więc tutaj do potęgi trzeciej dopiszemy, i teraz 5 do potęgi trzeciej to jest 125, 3 do potęgi trzeciej to 27. Jeśli chcesz, to możesz wyłączyć jeszcze całości z tego ułamka, ale nie ma takiej konieczności.